nosił grubego swetra. Dzisiaj egzaminy z chemii, stechiometria. Dobra, to zadanie 12 z egzaminu 24. Tutaj mamy elektrochemię. O, tradycyjna tabelka jak w dawnych arkuszach. Z papeczką oczywiście, rzecz jasna, jakby mogło być inaczej. Co my tu mamy? Musimy wskazać, no napisać schemat ogniwa, tam zgodnie z konwencją sztokholmską, czyli minusik, no to będzie nasza anoda, skoro to ogniwo. No a tutaj mamy z plusikiem katoda. Oczywiście tak jest przy ogniwach, a nie przy elektrolizie. No i dobra, no i teraz, żeby ustalić, który jest katodą, a który anodą, trzeba je tu odnaleźć przede wszystkim. Może sobie tutaj znajdźmy. No, mamy tak, Fe3+, Fe2+. O, to tutaj na samym dole. Może sobie napiszę tu ten potencjał, czyli 0,771 V. No i ten mangan jeszcze nieszczęsny z 8 H+, to chyba to jest. No to wychodzi i ma 1,507 V na plusie. No innego tu nie ma, więc to będzie to. No dobra, czyli sobie piszemy, że to jest 1,507 V. No i to, co ma większy potencjał, na pewno jest katodą. Więc to jest nasza katoda. No a to jest nasza anoda. No dobra, czyli musimy zapisać, co tu się dzieje. Na anodzie zachodzi utlenianie. Jakby nie patrzeć, więc na anodzie mamy Fe2+, na Fe3+, no a na katodzie zachodzi redukcja, też trzeba by było zapisać ten schemat, więc tak, MnO4-, O4-, co to jeszcze jest, no myślę, że po slashu też można, czy tam po przecinku, no to w sumie to bez większego znaczenia, no możemy sobie po przecinku napisać w końcu to ogniwo redox, inne niż sam metal, więc tak sobie możemy zrobić, o tu też możemy sobie przecinek postawić równie dobrze, także możemy przecinek, możemy te slasze, a może być przecinek. H plusy tutaj są jeszcze. I to ma się jeszcze redukować w ogóle, więc tu ma zachodzić redukcja, tak? No to jest dobrze, czyli Mn2+, jeszcze tam. No i mamy zapisane to połowniwo, tak? Czyli ten element i ten element. No i to. No i jak widać, tutaj już powiedziałem, że na anodzie ma zachodzić utlenianie, a tutaj jak widać w tej naszej tabelce mamy po lewej stronie elektrony, więc jest to redukcja. Czyli najpierw muszę sobie gdzieś tam zapisać Fe3, to będzie teraz już 2+, bo zamienimy sobie strony, żeby to się zgadzało po prostu. Czyli tutaj będzie teraz Fe3+, o. No i tam ten elektron. Fe3+, plus elektron. Dobra, już nie będę tego poprawiał, bo już mi się tego nie chce robić, więc teraz tak, napisz w formie jonowej skróconej sumaryczne równanie reakcji. No właśnie, czyli teraz to już nam nie jest potrzebne, bo to było nieprawidłowo, powiedzmy, nie w tą stronę zapisane. No i musimy to jak każdego redoksa przemnożyć na krzyż elektronami. Czyli mamy MnO4-, potem 8H+, no razy 1 mnożone, no to nie może być inaczej. Potem mamy elektrony, już nie będę przepisywał, potem mamy 5Fe2+. No i tak, Mn2+, tam jeszcze będzie woda oczywiście, 4 wody. No i co jeszcze tam? Czyli tutaj te 4 wody, no i 5Fe3+ po tej stronie trzeba napisać. Fe3+, no wygląda mi na to, że chyba koniec tego zadania, także no, to tyle. Także dzięki za uwagę, jeżeli dotrwaliście do końca, dajcie suba, łapę w górę albo w dół, obojętnie, byle była. Do następnego filmu. Cześć! Zimę nie nosił grubego swetra, dzisiaj egzaminy z chemii, stechiometria.